Hejo, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj pora na kolejny odcineczek Filarów Ziemi, czyli gierki, która niby jest powieścią wizualną, niby ma spolszczenie, ale nie zrobiona przez Japończyków, więc pomimo, powiedzmy, stylu, to konwencja jest trochę inna i bardzo, bardzo, bardzo wciągająca. I przy okazji jest ona... Ta gra powstała na... jej pierwowzór był książką, który, jak mój kolega powiedział, był, książka sama była bardzo dobra. Więc nie ma co narzekać. Tym razem jest trochę głośniej, ponieważ mi się zdawało, że w poprzednim odcinku było troszeczkę za cicho. No ale wiecie, już tam nie będę grzebał, więc po prostu ten zrobiłem jeszcze troszeczkę głośniej. Albo nawet jeszcze... Troszeczkę, czekajcie. O! Troszeczkę głośniej i zobaczymy, czy będzie wszystko idealnie pasowało. Ale najpierw idziemy do Przeora, bo tam prawdopodobnie jest Remigius. Tylko gdzie to jest? Stajnie. Dom dla gości. Chyba z drugiej strony jest Przeor. Dobra. Nagrywa się. Dom Przeora, tak. Prosiłem, byś nie przeszkadzał, byś mi nie przeszkadzano. Racja, Remigiusie, wybacz, że przeszkadzam ci w obowiązkach. Masz na myśli obowiązki Przeora Jamesa. Zgadza się, słyszałem, że załamał się pod nim lód. To straszne. Tak, to ja znalazłem jego różaniec nad rzeką. Pozwól, że wrócę do pracy. Zgłaszamy jako złodziei, bo nie wolno kraść. Brat Markus ukradł klucze Cuthberta. Brat Markus? Zajmę się nim. Dobrze zrobiłeś, że mnie o tym poinformowałeś. Taką będziemy małą skarżę pytą, ale kradzież to kradzież. Kradzież to grzech, który wymaga stanowczej reakcji. Tak. Donosiciel osiągnięcie, jak dla mnie. Idealne. Oczywiście żartuję. Choć w pracy ile razy mógłbym kogoś... powiedzieć co nieco, ale dobra już. Pomimo, że mnie wielu osób kurwia, no to wiecie. W dziwnym życiu się nie donosi. Bo mówi mu się w twarz, że jest pierdolonym złodziejem. A co ja tak robię? Ale w sumie z drugiej strony mnie nie okradają. Choć z innej strony nie mam nie za bardzo z czego. No za oprócz komputera. I innych związanych rzeczy z tym, ale dobra. Dobra, więc zdobyłem osiągnięcie donosiciel. Ja pierdolę. Ale to głupie. Porusz temat A już nie możemy. Wracając do kluczy skradzionej przez brata Markusa. Zajmę się nim. Dobrze zrobiłeś, że mnie o tym poinformowałeś. Zapytaj rycerza, którego szuka Francis. Czy w przeciągu ostatnio kilku tygodni Kingbridge nawiedził rycerz? Jak najbardziej. Na Boże Narodzowe im przybył nawet biskup i hrabia. Ja ją odprawiałem. A tydzień wcześniej? Nie było mnie wtedy w klasztorze. Zakrystian, Andrew i ja wybraliśmy się do Shearing, aby zatrudnić kucharzy i kupić jadło dla gości. Rozumiem. O śmierć. Zapytamy o śmierć. Dlaczego Przeor James wszedł nocą na zamarzniętą rzekę? Uciekał. Uciekał? Przed kim? Przed oszczercą. Dlaczego miałby go ścigać diabeł? Lepiej się w to nie mieszać. Nie masz własnego klasztoru, którym powinieneś się zająć? Zapytaj o diabła, diabeł. Naprawdę wierzysz, że to diabeł zabił Przeora? Część braci tak uważa, a ja szanuję ich zdanie. Pewnie nigdy nie poznamy prawdy, więc może tak było. A teraz pozwól, że wrócę do pracy. No, ktoś nie chce z nami rozmawiać. Trudno. Opuścimy. Czyli u Markusa się dużo nie dowiemy. Gdyż.
A możemy z nim porozmawiać? Zobaczmy. Kto może coś wiedzieć? Może w wiosce ktoś będzie wiedział, albo dla gości jest. Powinniśmy wybrać się do Shiring. Słyszałem, że mają tam rozpuśnicę z wielkimi cycami. To taką, co posłaby nawet z tobą. A co mi brakuje? Okej. Okej. Dom przyora. Dobra, ale krużganek. Może... A może w ogrodzie coś... Czekaj, zapytamy, jeśli możemy coś zrobić. Młodzi mnisi? Nic nie możemy, dobra. O, coś tu było, ogród, o. Idziemy na ogród. A, nic nie możemy robić na tym, w tym ogrodzie. Musimy się coś dowiedzieć o tym rycerzu. Spróbujmy jeszcze dla... spokój dla gości tym, i dla stajni, a jak nie, no to pójdziemy już... No pójdziemy gdzie indziej. Dobra, tu nic nie ma, okej, okay, a stajnie? O, włączyła się animacja, czyli coś będzie. O, nas konik przybył. Może się udamy jeszcze do wioski, co jednak trzeba iść spać. A, tak śmierdzi. No dobra, idziemy na ścież tutaj. Wieś. Droga na północ, w Munie nic nie ma. Droga na... no dobra, droga na północ. Słowo Boże. Nic nie mogę. Czyli jeszcze chyba coś trzeba... A na południe? Brat Paul jeszcze jest, dobra. Może brat Paul nam coś powie. A może młyn otworzymy tymi kluczami, no właśnie. Młyn. Bracie Paul? Filip! Komuś nogi przymarzły. Stopy. Zapytaj o stopę Paula. Co się stało w stopę, bracie Paul? To tylko odmrożenie. Na wiosnę przejdzie. Powinieneś mieć tu ogień. Nie trzeba. Nie jest aż tak zimno. Nie lekceważ tego. Wielu umrze tej zimy. Z głodu i zimna. Remigius uważa, że Bóg podaje nas próbie. Zginą tylko grzesznicy. Nie, zginą biedni i ci, których wyśle tu na mróz. Tylko nie mów o tym Remigiusowi, dobrze? Jeżeli pomyśli, że narzekam, będzie niezadowolony. Słyszałeś może o rycerzu odwiedzającym Kingbridge? O rycerzu? Tak, leżał przy drodze. Ledwo milę od klasztoru. Musiał spaść z konia. Gdzie jest teraz? Umarł. Pogrzebaliśmy go na cmentarzu. Jak się zwał? Powiedział coś przed śmiercią? Nie mógł mówić, ale po oczach poznałem, że się bał. Trzymał go za rękę i modliłem się z nim, gdy konał. Czy rycerz miał coś przy sobie? Miał list. Dałem go przeorowi Jamesowi. Remigius najpewniej spali go razem z resztą dokumentów Jamesa. James nalegał, aby po jego śmierci spalono wszystkie należące do niego książki i dokumenty. Poza Biblią. Słyszałem o tym. Uważam, że to nieroztropne. Zastanawiam się, czy to nie z powodu tego listu. Kilka dni później przeor James padł pod lód, w tym miejscu. Filipie, może to ja sprowadziłem na Kingbridge klątwę? Nie. Nie. Jaką szkodę może wyrządzić list? Słowo Boże daje zbawienie. A co gdy za pisanie wziął się diabeł? Co wtedy? A my wiemy, że to nie diabeł. Gdy rycerz Francisa miał w sobie list, znajdę go zapewnie w komnacie przeora. Ale jeszcze pójdźmy do młyna. Luka. Możemy go otworzyć? Możemy. Zobaczmy, co tam się kryje w młynie.
Owieczki, owieczki, baranina. Jeszcze jeden sekret. Mechanizm młyna. A, jest zepsuty. Mieliśmy osiągnięcie, że jeszcze jeden sekret. No dobra, no dobra. Ale tu coś jest? Czekajcie. Escape, ustawienia, sterowanie, mysz, podpowiedzi, kółeczko. O, tkanina. Słowa wycięte w drewnie, zbadaj. Słowa wycięte w drewnie, znalezione w starym młynie w styczniu 1136. Bracia, muszę odejść. Nie znalazłem wśród was Boga. Rózga suby przeora Remigiusa nigdy już nie spadnie na moje plecy. Nigdy więcej. Może znajdę Boga gdzie indziej. Tomasz. Wrzesień tysiąc... A! Przeor Remigius, no nie. No ten zastępca przeora jest kawałem chuja. Dobra, nieważne, ale zobaczmy jeszcze pokój dla gości. Klucz? No need to lock the guest house. Aha, on jest ten otwarty, tylko... Może zapyt... No dobra. Tu nic więcej nie ma. Wejdźmy jeszcze raz do domu przeora. Zapytajmy się, czy ma ten list. O co chodzi? Nie widzisz, że jestem zajęty? Chciałbym przejrzeć dokumenty przeora Jamesa. W jakim celu, bracie Filipie? Cóż, nasz niewielki klasztor wiele daje Kingbridge. Chciałbym się upewnić, że wszystko jest zapisywane. Więc na mnie ufasz, Filipie? O to chodzi? Stan tego klasztoru to sprawa przeora Kingsbridge. Chcąc, chciałbym zobaczyć dokumenty przeora. Zostaną spalone dzisiejszej nocy. Słyszałem o tym. To ostatnia wola Jamesa. Wypełniam jego prośbę. Ale nowy przeor nie poradzi sobie bez ksiąg obrachunkowych i umów. Po wyborach to ja będę nowym przeorem. Jeszcze nim nie jesteś. Tylko zebrany kapituły może podjąć decyzję w tej sprawie. Oczywiście, brat Andrew z pewnością zrozumie, dlaczego sprzeciwiasz się ostatniej próbie Jamesa. Ty, chujku! Chciałem porozmawiać o zgromadzeniu kapituły. Zwróć się do brata Andrew. Z pewnością podzieli moją radość z twojej obecności. Idź już. Dobra. Okej. Czyli tak, porozmawiajmy najpierw z naszym braholem, naszej postaci. Bo nic... No, dobra. Najpierw porozmawiajmy z braholem. Nie, słyszałem, to jestem pewien. Chórzysta. Tu gdzieś jest... A, tu. Coś tam było, on ma rację. Kantor i jego chór. Dobry. Zobaczmy, o co chodzi. Coś cię trapi, bracie? Oni nie chcą śpiewać. To Adolfus. Wydawało się wam, uwierzcie mi. Słyszałem go, płakał, w krypcie. To też go chyba słyszałem. Nie, mylicie się.
albo mu ma migawkę oka, albo coś spróbuje nam przekazać. Brzmiało, jakby się biczował. Umartwiał się. Nadchodzi dzień sądu. Błagam, bracie Filipie, pomóż mi. Udowodnij, że w krypcie nikogo nie ma. A gdzie jest ta krypta? Ojeju, nawiedzona krypta w starym zniszczonym klasztorze. Filipie, udało ci się cokolwiek ustalić? Jeszcze nie, pracuję nad tym. Krypta świętego Adolfusa. Mrok? Przekonam się, co tu znajdę. Nie ma powodu do strachu. Mogę myśleć... Halo? Mogę sarkoka... No ten, grób jeszcze przejrzeć. Halo? Halo? Nie, zupełnie pusto. Dziwni odgłosy to nic nadzwyczajnego w takich starych katedrach. Zaczęło się świecić nagle? Niczego tu nie widzę. Święty spoczywa w pokoju. A jeśli wydaje Adolfus, to powinniśmy go powitać. No dobra. Halo? Nic się nie dzieje. Tak myślałem, niczego tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Mrok. I tam po prawej stronie. A to tam byliśmy, nie? Pusto. No jest tylko muzeum kliknąć na ten... Żadnych dziwnych dźwięków czy widziadeł. No tu nic nie ma. Wyjście z krypty. Słyszałeś to? Dobra, trzeba do Andrewa. Jeśli chodzi o kryptę, proszę, zejdź do niej. I powiedz im, że nic tam... że nie ma tam nic, czego należałoby się bać. Chyba znowu to słyszałem. No przecież byłem w krypcie. Przecież byłem w krypcie. No co jest? Przecież... Faktycznie, coś było słychać. O, o. No nie, tu jest... No to trzeba to tak blisko. O, mrok, tu jeszcze jest, dobra. Tu coś jeszcze było. Okienko. Niczego tu nie ma. No niestety... No nic nie ma. Pójdźmy trochę tam do przodu. Nie, no nie ma. Okej. Okay. A tu jeszcze nie byliśmy. Tu. Jeżeli chodzi o kryptę, proszę zejść do niej. I powiedz im, że tam niczego nie, no nie ma. Łapię oddech z przerażenia. No przecież tam niczego nie ma. No co wy sobie jaja ze mnie robicie, czy co? Czy ja muszę... Może mam wytrzeć? Albo Biblią? Klucz? No i co ja mam tu zrobić? Tu coś jeszcze jest, ja pierdzielę. Hello? Halo? O! Co to jest? Co to jest? Jakiś... To jest... No, co to? Co to jest? Dziwna istota. Co to jest? Wielkością przypomina dziecko. Hej! Sowa! Sowa! To tylko sowa! Chór odetchnie z ulgą. Muszę ich o tym powiadomić. Ja pierdzielę.
talking. Now we sing. Nie ma powodów do niepokoju, bracia. Adolfus spoczywa w spokoju. To była tylko sowa. Mówiłem, że to nic takiego. Niech Bóg cię błogosławi, bracie Filipie. Wiedziałem, że coś słyszałem. A teraz cisza. Skupcie się i... Drzwi do klatki schodowej. Dobra, idziemy do Andrewa. Bracie Andrew, o co znowu chodzi? O list zapytamy. Szukam dokumentu, który posiadał przeor James. Jak się to ma do moich zadań? Zwróć się do Remigiusa. Nie możemy dopuścić, by księgi przeora Jamesa zostały spalone. To także pozyskanie przeora Filipie. Klasztor jest zadłużony. Bez księg rachunkowych i dokumentów to się nigdy nie zmieni. Poza tym mądrość zawarta w tych księgach jest bezcenna. To nie do ciebie należy podejmowanie takich decyzji w klasztorze, bracie Filipie. Zacytuj pismo. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli. Pierwszy list świętego Piotra, rozdział 5. Masz rację. Przedstawi swoją rację braciom na zebraniu kapitołu i dzisiaj. Już! Dziękuję, bracie Andrew. Jak się uporam z obowiązkiem, powiadomię wszystkich mnichów, by zebrali się w kapitularzu. Może mógłbym powiadomić część z nich? Nie widzę przeszkód, ale zanim zaczniemy, chór musi skończyć swoją próbę. Nowicjusze wciąż muszą się jeszcze dużo nauczyć. A my to rozwiązaliśmy tą sprawę. Dobra. Napiszmy rozgrywkę, bo mam... Dziwne wrażenie, że coś można tu w tym momencie spierdzielić. No dobra, tu są ławy na krużganek. Pójdziemy do Brachola. Dobra, już tu nic nie możemy zrobić. Dobra, porozmawiajmy z nim. Trzeba będzie go zwołać. Dobra, nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Dobra, to udajmy się do kuchni może. Do kuchni. I za będziemy pewnie jeszcze porozmawiać z tym łebkiem, że udało nam się. Ale czy go tak nie... Dobra, to Miliusa przekonajmy. Miliusie, możemy pomówić? Miliusie, czy mogę ci służyć, bracie Filipie? Zapytaj o list z rycerza. Przeor James posiadał dokument, który chciałbym zobaczyć. Pewnie znajduje się wśród rzeczy, które zamierza spalić Remigius. O nie! Jest w komnacie przeora, może uda ci się go od tego odwieźć. Nie rusza ustami, coś się zdygało. Nie? Nie rusza ustami. Coś się zdygało. No trudno. A może tak miało być? Filipie, to ty. Zapytaj o list. Szukam dokumentu, który otrzymał przeor James. Najpewniej znajdziesz go w jego komnacie. No dobra. Mam zapisaną rozgrywkę, więc jakby co wczytam, jakby coś miało się zepsuć. Dobra. No dobra, tu już nic raczej... On znowu się ucieszy, że tu jesteśmy. Wiedziałem. A nie możemy. Ci nie możemy nic zrobić, dobra. Dobra, jeszcze może z tym porozmawiajmy. Czy do kapituły muszę wejść? Kiedy znowu z tym Andrewem porozmawiać?
Nie mam bladego pojęcia. Kurs skończył śpiew, kantor powinien mieć teraz czas. Aha, trzeba wystarczyło z nim jeszcze raz porozmawiać. Czy jesteś gotów na zebranie kapituły, bracie Filipie? Dobra. Tak, jestem gotów. Chyba wszystko zrobione. Zebranie kapituły jest ważniejsze. A mógłbym zostawić to na następny odcinek. Dobra, będzie trochę dłuższy. I właśnie dlatego nie możemy wypełnić woli przeora Jamesa. Bez ksiąg rachunkowych nie uda się ocalić klasztoru Kingsbridge. Mam wrażenie, że wszyscy zrozumieli twoje obawy, bracie Filipie. Ale zanim podejmiemy decyzję, wysłuchajmy innych opinii. Dlaczego? Chciałbym wiedzieć, dlaczego podaję w wątpliwość mądrość decyzji przeora Jamesa. Może nie znałeś go tak dobrze jak my, Filipie? Zapewniamy, że znaliśmy. Znałem go dobrze i wiem, że zgodziłby się ze mną. Filipie, posuwasz się za daleko. Powiadomię o tym biskupa. Mamy zapis, jakby co, jesteś spierdzilimy. Posłuchajcie go, bracia. Również byłem uparty, ale sprawił, że przejrzałem. To rzeczywiście niełatwe zadanie. Milusie, wiele zawdzięczam Jamesowi. To on powierzył mi opiekę nad klasztorem świętego Jana z lasu. To jeden z najlepszych prosperujących klasztorów w Shiring, a może i w całej Anglii. Więc to była mądra decyzja. A jego ostatnie życzenie już takie nie jest? Co ty na to? Czy wchodzenie na cienki lód jest mądre? Za kogo on się ma? Niech Bóg mu wybaczy, on nie wie co mówi. Nie obrażamy, pamiętajcie, nie wolno obrażać obrazka, jak chcemy go przekonać. Nie. Filip był bardzo powściągliwy, mówiąc przy mnie o stanie naszego klasztoru. Zazwyczaj jest bardzo ostrony, zarówno w swoich słowach, jak i czynach. Zgadza się. Filip zadał nam pytanie, czy wchodzenie na cienki lód jest mądre? Bóg wystawił przeora Jamesa na próbę. Ja twierdzę, że gonił go sam diabeł. Wątpicie w to? Wątpisz to, Filipie? Bóg wystawia na próbę nas wszystkich. Nie ciągniemy wątku, diabło. Jeżeli Bóg wystawił na próbę Jamesa, to wystawia na nią nas wszystkich. Ufam Panu, tak jak James. Jak i ty, i wy powinniście ufać. Sam James zbłądził, gdy wszedł tamtej nocy na lód. Zbłądził też, prosząc o spalenie swoich dokumentów. Niezależnie od tego, kto lubi, co go do tego przekonało. Przeor James zostanie osądzony. To sprawa między nim i Bogiem. Nowicjusze nie powinni zabierać głosu. Filipie, Filip to dobry człowiek. Tylko on powiedział, że powinienem mieć ogień przy moście. Ale czy zrobił coś po zamówieniu? Więc nic nie zrobił, by ulżyć cierpieniu. Miał dla ciebie tylko ciepłe słowa. Dobrze, Filipie. Ale może wyjawisz nam prawdziwy powód zwołania tego zebrania? Tylko wiemy, czy nie? What are your true intentions? My brother is... Yes, I reminded my brother that Kingsbridge... Tak, zwróciłem uwagę mojemu bratu, że Kingsbridge potrzebuje pomocy. Rozejrzyjcie się. Klasztor jest w opłakanym stanie. Proszę, ocalcie dokumenty przeora od spalenia. To jedyny sposób, aby ocalić Kingsbridge. Według mnie powinniśmy postawić decyzję Remigiusowi. To wbrew zasadom. Naprawdę? Za kilka dni będzie naszym nowym przeorem.
Zapomniałeś już, że Cuthbert zrezygnował? Pamiętam o tym bardzo dobrze i uważam, że Nick Kingbridge nie zasługuje na to, by zostać psorem bardziej niż Remigius. Niestety. Przegraliśmy? Tak, sprawa. Chyba tak. Jest jeszcze ktoś spoza naszego klasztoru. Ktoś, kto lepiej sprawdzi się na tym stanowisku. Nas walną, na 100%. Nominuję Filipa z Gwynedd na nowego przeora Kingbridge. Wiedziałem, to dlatego przybyłeś. Nie, ja. Bracie Filipie, czy przyjmujesz nominację? Nie, dziękuję za propozycję, ale nie chcieliśmy narzucać się, bracie Remigiusie. Och, ale ja nalegam, pomogę wam. Nie, to nie, naprawdę nie potrzebne, zobaczymy się później, dziękuję. Przerzną wybory? No co tu się odjebie? Mamy niewiele czasu, wkrótce rozpocznie się wieczorna msza. Może nie powinienem był przyjmować nominacji? Nigdy nie potrafiłeś mówić nie. Poza tym Milius miał rację. Kingbridge cię potrzebuje. A co ze świętym Janem? Udam się tam jutro. Powiadam im, że na kilka dni zostanie z Kingbridge. Dzięki tobie te dokumenty i księgi nie zostaną spalone. Teraz musimy znaleźć list. Naprawdę uważasz, że ten list może zapobiec wojnie? Jeśli zawiera to, co podejrzewam, to tak. Tak uważam. Zbadajmy. Zapiski Francisa, dobra. Nasz nowy król Stefan cieszy się wsparciem większości normandzkich możnowładców, a także kościoła. Jego młodszy brat Henryk jest biskupem Winchester oraz jednym z najbardziej wpływowych kapłanów całej Anglii. Nakłonił Stefana, by ten przysiągł, że wzmocni pozycję kościoła, który utracił swoje polityczne wpływy za rządów króla Henryka. To był wspaniały dzień dla kościoła i dla nas. Problemem jest tym, że mój pan Robert z Gloucester jest jednym z bankartów króla i chętnie zobaczyłby na tronie swoją przyrodnią siostrę Matyldę. Ma nadzieję, że podczas swoich rządów będzie polegał na jego mądrości i radach. W imieniu cesarzowej Matyldy on i jego sojusznicy zawiązali spisek przeciwko królowi Stefanowi. Wkrótce wybuchnie wojna. Zajmijmy się poszukiwaniami. No dobra. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć, już nie pomożemy z tym ogniem, już nie będziemy się cofać, ale dobra, więc mogę pomóc temu panu od odmrożonych stóp, nie? Trzeba zapamiętać na przyszłość, że jak mamy możliwość, to pomagamy, więc tak, mam nadzieję, że się podobał. Dziękuję za poświęcony czas i do zobaczenia w przyszłych epizodach Filarów Ziemi. Nara.